Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie i z góry przepraszam za to, że mogę mieć trochę dziwny głos. Sytuacja wygląda tak, że dzisiaj prawdopodobnie jestem przeziębiony. Normalnie cały dzień po prostu jak siedzę przy komputerze, czuję się fatalnie. Zaczynam się lepiej czuć, kiedy się położę. Spędziłem cały dzień w łóżku. Ogólnie bardzo kiepsko mi się oddycha, jestem taki osłabiony, dlatego mogę mieć dziwny głos. Bardzo ciężko mi się oddycha, ale jeszcze jakoś tam oddycham, więc wpadłem na pomysł, że w oczekiwaniu na uzdrowienie, no i takie kłucia czuję, systematyczne kłucia w wątrobie. No, staram się wierzyć, że to jest jakiś proces, że tam są jakieś takie no, tworzone nowe substancje, które sprawią, że mój penis będzie miał 45 cm. No i wyrosną mi nowe zęby. No, tego mi brakuje naprawdę, żeby mi wyrosły nowe zęby fajne takie. No nic. Szanowni Państwo, trochę się pośmieliśmy. No kto się pośmiał, ten się pośmiał. Mi tak średnie jest do śmiechu. No ale jeszcze jakoś oddech łapię. Więc wpadłem na taki pomysł. Ostatnio chłopaki na samiecweb.pl wklejają takie pranki, które polegają na tym, że ludzie pryskają takim sprejem, który ma smród kupy. Psikają w nim w różnych miejscach. No i sobie zacząłem to oglądać, bo taki byłem troszeczkę byłem może no i przestraszony i troszeczkę źle się czułem, bo jak się traci oddech, no to niestety jest, tak się nieprzyjemnie trochę robi. Więc mówię, troszkę się pośmieję, skieruję swój umysł na inne tory. I faktycznie śmiałem się do łez i sam zacząłem wyszukiwać te pranki i tam takie było właśnie, że to u fryzjera gościu był obcinany i tam spod tej płachty psikał tym sprejem. Potem był jakiś kultowy film, że gościu jeździł z wujkiem w ciężarówce i tam napryskał i wcisnął wujkowi, że z tego co zrozumiałem tam brzuch go boli, czyli że po prostu bąki takie puszcza. I słuchajcie, i to tam potem taka dziewczyna tłuściutka z chłopakiem tam pod kocykiem sobie siedziała na kanapie, oglądała filmy, sobie tym napryskała. No i to po prostu, ja jestem prostym człowiekiem i śmieszą proste rzeczy. Także rozbawiło mnie to do łez, bo to są naprawdę śmieszne rzeczy, przynajmniej dla mnie. Nie wiem, czy Państwo podzielają moje poczucie humoru, że Państwo są bątą z trochę innego świata, z innej gliny, nie tak prostackie jak ja, ulepieni. I może Państwa nie śmieszą takie żarty, ale mnie śmieszą i nie mam zamiaru się tego wstydzić. Bawi mnie to do łez. Także zacząłem sobie myśleć na ten temat. Akurat tak się składa, że ja, żeby Państwu nie skłamać, miałem 17-18 lat i była, pamiętam, taka moda, chyba byłem wtedy w liceum, była taka moda na śmieszne rzeczy. I pamiętam, że na Pradze Południe pod Uniwersamem był taki bazarek. Trzeba było się tam do niego kawałek przejść, ale był sklep ze śmiesznymi rzeczami. Miło wspominam ten czas, bo jeszcze mogłem sam chodzić na dłuższe odległości. Więc był sklep ze śmiesznymi rzeczami. Były różne takie okulary, że się nakładało, że na takich sprężynach takie były oczy. Były właśnie te smrodliwe spreje. Pamiętam, że chyba kiedyś kolega to kupił, to potwornie cuchnęło. Naprawdę to jakaś chemia była taka. Były sztuczne kupy, które tam sobie podrzucali chłopaki na lekcjach dziewczynom. No było naprawdę sporo rzeczy, jakieś tam petardy były. Pamiętam, czekajcie, jakaś zapalniczka. Nie, chyba się sztuczna paczka z papierosami, która rodziła prądem. Słuchajcie, to były po prostu niesamowite rzeczy. No i co? No i zacząłem tak sobie myśleć o takich rzeczach i zacząłem sobie już tak trochę poważnie przypominać takie różne rzeczy w literaturze. Literaturze może faktu, nie wiem, to może zła nazwa. W opisach wspomnień, które różni ludzie opisywali. I tam się przewija często, jak człowiek dużo książek czyta. Ja już teraz mało książek czytam, bo tak maksymalnie 10 na miesiąc, ale wcześniej to non-stop latami łoiłem. Jak człowiek dużo książek czyta, to nagle czasami też powiem Państwu, że zauważałem, i to jest bardzo ciekawe, rodzinne spotkania przy alkoholu, czy jakieś tam w ogóle przy alkoholu,
I często tak lubiłem, ja mam taką jedną cechę, że nawet jak jestem bardzo mocno, znaczy ja nie piję, ale znaczy rzadko piję, ale jak byłem młodszy, to piłem częściej. Jak byłem mocno pijany, to mam taką umiejętność, że umiem kontrolować siebie i to dosyć bardzo mocno. I bardzo wielu rzeczy się, jak chciałem dowiedzieć, to potrafiłem jakiś temat nagiąć. Oczywiście to było też tak, no bełkotałem i tak dalej, było fajnie, ale mnie interesowały różne tematy. Najczęściej naciągałem ludzi na to, żeby mówili o jakichś paranormalnych doświadczeniach. Wystarczyło coś, jakiś temat rzucić i już schodziło samo. A potem nawet tak mówiłem, że mnie to jakby nie interesuje. Ja sam byłem jakby takim no, materiałem wybuchowym, zapalnikiem tego. Nikomu krzywdy nie zrobiłem, to od razu Państwu mówię. Po prostu chciałem się na jakiś temat dowiedzieć. A ponieważ byłem wtedy w czasie, kiedy no, byłem bardzo zastraszonym młodym człowiekiem i bałem się przemocy, drysiarzy i tak dalej, miałem z tym okropne doświadczenia, to uwielbiałem słuchać jako młody człowiek o tym, jak to ktoś tam kogoś pobił, jak ktoś był mocny, jak się go słuchali, jak się go bali. Chłonąłem z rozkoszą takie informacje o ludziach, którzy terroryzowali swoje otoczenie i narzucali mu swoją wolę, ponieważ tego bardzo pragnąłem i tego nie umiałem zrobić i nadal nie umiem. Ale bardzo tego pragnąłem, bo po prostu jak człowiek jest przestraszony i zastraszony i się boi innych przemocowców, to wtedy no człowiek pragnie, co to jest taka siła, że pozwala terroryzować otoczenie. I tak jak Państwu mówiłem, już od młodości wyczuwałem, okazało się, myślałem, że to tylko ja jestem jakiś pieprznięty, okazało się, że wielu ludzi, także tych materialistów, ale to dopiero po alkoholu się okazywało, oni też wyczuwali pewne rzeczy. Na przykład są ludzie, przy których czuć, że nawet jak ktoś jest pijany po narkotykach, ominie takiego człowieka, czuje, że w tym człowieku jest coś bardzo zagrażającego. I nawet jeśli mamy jakiegoś mocnego zawodnika, on po prostu wyczuwa, czuje, on tego nie kontroluje, on nie wie skąd uczucia, on sobie nawet nie zada pytania skąd te uczucia, po prostu się pojawia uczucie i on temu uczuciu podlega. Co z tego, że jest mocny, że wszyscy się go boją, że ma poczucie władzy, widzi jakiegoś kurdupla, 1,10 m w kapeluszu i on czuje w środku przerażający strach i sama myśl nawet o tym, że mógłby coś temu człowiekowi zrobić, go paraliżuje od wewnętrznie, od środka, więc albo odchodzi, szuka innego celu do ataku, albo się podlizuje takiej osobie. Nazwijmy to demoniczną aurą, bo to raczej nie jest aura, raczej boska, nie jest to raczej nic dobrego. Aczkolwiek z tego, co wiem i z tego, co w swoim życiu napotkałem, istnieje coś takiego jak boska ochronna aura, tylko że to jest zupełnie inaczej odczuwalne. To się raczej odczuwa jako tak, że ktoś jest naprawdę spoko, ludzie się takiej osobie potrafią zwierzać, najbardziej agresywni. Ludzie, którzy atakują za byle spojrzenie, w szał wpadający po alkoholu, nagle potrafią się przy takiej osobie rozkleić. Ja tak mam, że jak no, czasem było takie sytuacje, że mi ludzie tak no, strasznie się otwierają i to właśnie nie tacy jacyś szydercy. No ja mam coś takiego, że jak ktoś jest naprawdę konkretnie unurzany w jakimś gównie, podejrzewam, że to jest tak, że wielu ludzi złych gdzieś tam w środku czuje, że coś ich kontroluje i taki człowiek jakby nigdy mnie nie zaatakuje, nigdy. Ale jest jakiś szyderca, który nie ma świadomości, co nim kieruje, no to on atakuje równo wszystkich. Ale i tacy ludzie potrafią trafić na takich gości, którzy jakby tak, no można by założyć tak, noża nie mają, pistoletu nie mają, na pewno nie mają warunków fizycznych, żeby komuś krzywdę zrobić. Ale po prostu czujesz. Czujesz, że to jest coś przerażającego i zwykły człowiek nie zastanawia się nad tym, skąd przyszło to uczucie. No widzisz jedną dziewczynę i drugą. Jedna ci się strasznie podoba, a druga jest super laską, ale coś ci w niej nie pasi. Zastanowiłeś się, dlaczego tak odczuwasz? Co dokładnie powoduje? Czy ona ma taki układ twarzy, czy symetria twarzy, czy usta ma, czy uszy? No to jest masa elementów. Czy zapach jej, czy feromony, których przecież świadomie nie rozpoznajemy, po prostu czujemy pożądanie. Chociaż to jest dziwna sprawa, no to akurat wiem z doświadczenia osobistego, że są kobiety, które się nie podobają, ale z którymi się kopuluje. I to nie raz. I potem człowiek sam siedzi w łóżku, znaczy siedzi, leży wieczorem, zasypia i mówi, co ja właściwie odpierdoliłem. Gdy opada żądza, to człowiek sobie przypomina tę dziewczynę i mówi, człowiek sobie sam zadaje pytania, sam sobie to nieraz zadawałem,
pytałem siebie, Marek, co ty żeś zrobił właśnie. Przecież ta dziewczyna to jest po prostu, no nie w twoim typie, delikatnie mówiąc. Nie pasujecie do siebie, to jest w ogóle, no jakby to powiedzieć, no nie twoje wibracje, można by powiedzieć, nie ta energia. No ale dobra, wraca pożądanie seksualne, bierzesz telefon, dzwonisz. No to jest dobre, Marek, chociażbyś pocałował mnie czy coś, ja mówię później, później. Później, później, dobre. No ale tak to jest. Powiem Państwu, że jeśli chodzi o tę demoniczną aurę takich relacji i słyszałem troszkę, ale też przewija się to, czy to jakieś wspomnienia wojenne, czy coś, jakiś oficer mały, który paraliżuje wszystkich, wszyscy się go boją panicznie. Nic nikomu nie zrobił, a masz wrażenie, że za chwilę stanie się coś po prostu potwornego. Nikt nie miał ochoty przekraczać tego uczucia, ponieważ nawet groźni ludzie nie wykraczają poza pewne uczucia, czyli taki człowiek ma bardzo na przykład jakiś psychopata obniżony, jakiś próg odczuwania, ale tu bach, nagle czuje coś przerażającego, uśmiecha się, siema, siema i tyle, i pozdro. I nikt takiego człowieka nie zaatakuje, nikt normalny. Ani też podejrzewam nienormalny. I to jest, powiem Państwu, że wiele razy o tym myślałem i sobie analizowałem różne przypadki. I jak to było w powiedzeniu chyba Sherlocka Holmesa, gdy się wyeliminuje wszystko to, co jest, czekajcie, jak to było, wszystko to, co jest możliwe, pozostaje chyba to, co tylko jest niemożliwe. I właśnie to tak było. Analizowałem twarze tych ludzi, posturę tych ludzi, tam się nic kupy nie trzymało, tam nie było naprawdę nic groźnego. Ale jak te wszystkie rzeczy połączyłeś w całość, że wyszła ta osoba, to czułeś strach. I powiem Państwu, że być może psychologia kiedyś wyjaśni, że to jest czy rodzaj jakichś feromonów, może coś innego, może jest jakiś zapach, może jest jakiś archetypowy obraz, jakiś, nie wiem, linia oczu, jakaś specyficzna budowa twarzy, specyficzny chód człowieka, który powoduje, że ktoś po prostu odczuwa w sobie dzwonki alarmowe. Jak to jest, że widzisz takiego kurdupla, którego możesz skasować i się go panicznie boisz, a potem taki gościu idzie, napada kogoś i tamten ktoś go łamie. Czyli te dzwonki alarmowe wcale nie są takie dobre, bo gdyby te dzwonki alarmowe działały, to by nie było tylu nacięć. Na przykład na mnie się wiele osób, znaczy nie tam wiele tam, ale na mnie się też parę osób nacięło. Słynna kobieca intuicja, tak? Zobaczcie, każda kobieta wam powie, że no mogła wyjść za szejka naftowego, chociaż jedynego szejka, jakiego widziała, to w McDonaldzie albo oglądając o modelkach gównojadach z Dubaju. No ale ona mogła wyjść za szejka, jest nieszczęśliwa. No to gdzie była ta kobieca intuicja? A no właśnie, oszukał mnie, omotał mnie, jak omotał. Od kiedy to mężczyźni mają jakąś umiejętność czarów? Dlatego, szanowni Państwo, to jest bardzo dziwna sprawa, że przy jednych ludziach czujemy, że możemy im zrobić krzywdę, a przy innych, ja na przykład, nawet jak coś takiego czuję, oczywiście nigdy bym tego nie zrobił. Właśnie u mnie się takie blokady nakładają, że tego nie robię. Ponieważ, no, co by tu nie mówić, chcę pójść do nieba. Nie, tam żartuję. Raczej do nieba nie pójdę, ale może chociaż do czystca. Tak, szanowni Państwo. Nie, no, żartuję sobie z tym niebem czystym, ale tak, szczerze mówiąc, tak szukam w pamięci, co mógłbym jeszcze mądrego powiedzieć. No nic chyba już mądrego bardziej nie mogę powiedzieć. Oprócz tego, że jest to rzecz do zastanowienia. Jeśli macie Państwo jakieś takie swoje spostrzeżenia, że znaliście na przykład kogoś, kto wystarczyło jedno spojrzenie, odezwanie się, uśmiech, że to już było wiadomo, że możecie sobie pozwolić z każdym na wiele, ale z tą osobą akurat nie. Jak mieliście takie fajne doświadczenia czy coś, to bardzo proszę napiszcie, to jest bardzo ciekawy temat. I może spróbujmy odpowiedzieć sobie, dlaczego tak jest. Oczywiście ezoteryka to wyjaśnia jak najbardziej. Ezoteryka to wyjaśnia w różny sposób. Przede wszystkim teoria krokodyli, a więc saloma podwodnego. Teoria energetyczna. Człowiek sobie bierze zamiast duszy, bierze sobie pomocnika, który mu to troszeczkę ułatwia życie. I niektórzy z tych pomocników sprawiają, że człowiek jest bardzo dobry w biznesie, ktoś inny jest bardzo dobry w przemocy. Są tacy ludzie, co czytałem taką książkę jakiegoś profesora psychologii, który pisał o psychopatach i to, kurde, która to była książka?
czy opłaca się psychopatia, czy coś takiego, to oni tam mierzyli, czy psychopata ma łatwiej w życiu. I tam był jakiś żołnierz jednostek specjalnych, czy ktoś taki. I tam było, że napadł go ktoś z nożem i on go pokonał, tego zawodnika z nożem. A przecież wiecie, że jak jest nóż, to jedyna opcja to jest uciekać. I on go pokonał. I właśnie ten gościu, który miał dosyć duży poziom psychopatii, mówił temu badaczowi, że jak jest sytuacja taka, że wszyscy już po prostu panikują, to on się wtedy wspaniale czuje, wspaniale, on dopiero wchodzi do akcji, rozkręca się, ale musi być naprawdę niebezpieczna sytuacja, bójka, noże, strzelanina, on wtedy czuje, że żyje, jest bardzo wtedy skuteczny. Natomiast gdy jego żona go opieprzy, to on wpada w jakieś drgawki i tak dalej. Jak to jest, że przy sytuacjach, gdzie inni wymiękają, a przy sytuacjach, gdzie inni by sobie poradzili, na przykład ja bym sobie poradził, to on wymięka, nie? I to takie było ciekawe, że ta psychopatia to też tak nie jest, że to w każdej sytuacji człowiek ma takie stępione reakcje. To jest w ogóle bardzo niezbadana rzecz. To tak jak ostatnio oglądałem, a propos tego mówienia o tym szklarzu sataniście, co tam jakąś piosenkę na mnie nagrał. Jest jakaś taka pani, skończyła psychologię z satanistką, tam o rytuałach. Raz posłuchałem, co mówi o psychopatach, że psychopaci to bardzo inteligentni ludzie. Widać, że ta pani nawet po studiach psychologicznych nie ma podstawowej wiedzy. Osobą z bardzo zaawansowaną psychopatią może być kompletny dureń i tępak. I oni najczęściej wpadają. A mogą być też osoby bardzo inteligentne, ale to nie jest tak, że oni wszyscy są tacy inteligentni. Gdyby oni byli wszyscy inteligentni, to byśmy mieli naprawdę przechlapane. Bardzo, moim zdaniem, bardzo mała część psychopatów ma wysoką inteligencję. No ale wracając do tematu, chciałbym was poprosić, żebyście mi napisali, czy spotkaliście się kiedyś z czymś takim dziwnym, bo to jest bardzo dziwna rzecz. Ezoteryka to wyjaśnia. No, człowiek ma, są nawet takie teorie, że człowiek ma grzyba w sobie. Można by się z tego śmiać, dopóki człowiek nie poczyta o tym, że grzyby potrafią opanować system nerwowy mrówki albo pająka. Poczytajcie sobie w necie o tym. I sterują mrówką, pająkiem, prowadzą ich, ten pająk prowadzi tego grzyba na określone miejsce, oni tam sobie hodują nowa grzybnia i on umiera powoli. Grzyb się rozrasta, jest jako paliwo. Grzyby potrafią kontrolować żywe istoty, zwierzęta, natomiast kontrolują też w bardzo mały sposób człowieka. Przykładem jest Candida albicans, czyli grzyb, który bierze udział w trawieniu cukru w naszym jelicie. I ten grzyb, jeśli jemy za dużo słodyczy, a teraz nawet ludzie, którzy nie jedzą słodyczy, spożywają cukier w ketchupie, wszędzie jest cukier, to dochodzi, ta Candida jest bardzo potrzebna ciału. Ale jak jest za dużo cukru, zostaje zaburzona równowaga. No i wtedy ten grzyb się rozrasta i człowiek chce zrezygnować z cukru i nagle depresja się pojawia i potworne stany depresyjne. No i tak, no, człowiek nie wie, co robić ze sobą. A to grzyb upomina się o to, żeby dostać swoje papu. Papu, nie dasz papu, będzie cierpionko. Gdzieś czytałem, nie wiem, czy to prawda, żeby całkowicie się ta Candida jakoś usunęła, czy żeby się tak, no, żeby już nie była szkodliwa dla organizmu, trzeba 2 lata. 2 lata ograniczać totalnie cukry, jeść dużo gorzkiego, słyszałem o grejpfrutach, na pewno piołun dobrze działa, wszystko co gorzkie jest dla organizmu zdrowe. Ale bez przesady, mój dziadzio świętej pamięci, który umierał w Konstancinie ze złamanym karkiem, pił całe życie, ja tego nienawidziłem, napar z piołunu. Czy mu to pomogło? Nie wiem, był bardzo zdrowym człowiekiem, natomiast faktem jest, że miał polipy na jelicie grubym i zamiast mu to usunąć, się pojawił nowotwór, musieli mu usunąć kawałek jelita i to już nie było to samo. Czyli tak, wierzmy sobie w medycynę niekonwencjonalną, ale kolonoskopię raz na parę lat sobie strzelić trzeba. Nie bójcie się nic. Można to potraktować jako wspaniałe darmowe ćpanie, chociaż doba przygotowań przed kolonoskopią, oczywiście w znieczuleniu, to chyba nie muszę dodawać, to jest rzecz no niezbyt miła, trzeba, ja musiałem chyba wypić 3 litry takiego płynu obrzydliwego, wypiłem 1,5 litra tylko, ohydne po prostu, jeszcze pierwszą szklankę da się wypić, cały dzień ma się straszną biegunkę, chodzi o oczyszczenie jelita, żeby tam mogła wjechać ekipa, wjechać ekipa grubego rycha, nie, no, też nie do Rymu. No ale tam jest anestezjolog i 2 lekarzy, z tego co pamiętam. A przebudzenie wspaniałe. Byłem tak naćpany. Właśnie się zastanawiam,
do tej pory, co oni mogli mi dać i się zastanawiam, czy to nie jest ketamina. Także to tak. Szanowni Państwo, ketamina jest bardzo modnym narkotykiem teraz. Jest na topie. No faktycznie, kurde. Dobra, nieważne. Tak, Szanowni Państwo, to by było na tyle. No tak już nie wiedziałem, co nagrać, no to sobie nagrałem o tych aurach, o tych żartach ze śmierdzącym zapachem, ale to jest bardzo fajne. No i tyle. No to co, Szanowni Państwo, no to życzę miłego wieczorku i pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się. Szczęść Boże z Panem Bogiem, cześć.